Bracia, niedawno udałem się do Warszawy, gdzie spotkałem się z Marcinem Żmudzkim, pseudonim Jeżol. Jest to osoba, która wprowadziła mnie i wiele innych osób w świat szermierki europejskich sztuk walki. Porozmawialiśmy sobie o jego życiu, o filozofii jego życia, o tym, jak on podchodzi do treningów, po co te treningi są, jak one wyglądają. Jeżeli ta tematyka Was zainteresowała, serdecznie zapraszam na jego kanał, do którego link umieszczę w opisie tego filmu. Tam Marcin będzie z większą szczegółowością omawiał konkretne sprawy związane z walką oraz z konkretnymi rodzajami broni. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście ze mną i zapraszam na wywiad z Marcinem Żmudzkim. Bracia, jestem tutaj z Marcinem Żmudzkim, zwanym Jeżolem. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Johnson's & Johnson's, producent wazeliny, której będę dzisiaj dużo używał ze względu na to, że to jest mój idol z lat młodzieńczych. Cześć Marcinie. Cześć ptaku. No, więc spotkaliśmy się po ilu latach? Oj, dawno to było, naprawdę. Naście lat. No naście, na pewno naście jedna lekko. Dekada z kawałkiem dużym. No. Przyjechałem tutaj do Ciebie ze względu na to, że ja bawiłem się w szermierkę, głównie pokazową, a Ty swojego czasu też robiłeś pokazy, pamiętam jeszcze, za czasów Lorigi. Dawno to było, tak. A potem stwierdziłeś, że jednak przejdziesz na troszeczkę inny tryb tej szermierki, bo jednak bardziej na taką utylitarną, prawda, użytkową. Znaczy ja Ci powiem tak, był taki okres, kiedy, bo ja do dzisiaj bardzo lubię szermierkę choreograficzną, zawsze mnie to kręciło bardzo i był taki okres, kiedy nawet mogę powiedzieć, zawsze się śmiałem z tego, że przez rok żyłem z miecza, czyli na studiach chyba na czwartym roku ewidentnie utrzymywałem się głównie przez cały rok z pokazów. Poza tym, że brzmi to dumnie, nie wspominam tego okresu dobrze, dlatego że oczywiście robiłem to, co lubiłem, czyli szermierkę choreograficzną, ale większość czasu pamiętam, że gdzieś jechałem. No bo te pokazy były w różnych miejscach i siłą rzeczy sprowadzało się to do tego, że po prostu się gdzieś jedzie i pamiętam, że ciągle na walizkach, ciągle gdzieś jadę, więc dlatego z tego zrezygnowałem. No a poza tym mnie bardziej interesowała realna walka, a nie choreografia tak, jako wyraz artystyczny, ale bardziej szermierka jako taka utylitarna dziedzina do tego, żeby po prostu umieć walczyć skutecznie. Bo Twoja kariera zawodowa nie była związana z szermierką, ale też chyba z tego, co pamiętam, nie zajmowałeś się handlem obnośnym. Handlem obnośnym nie, ale w pewnym momencie zajmowałem się handlem na nieistniejącym już stadionie dziesięciolecia. Płyty? Nie, sprowadzałem dziecięce ubranka z Wietnamu, tam dla nas to produkowano, a sprzedawałem na Syberię. Czyli jakby ktoś prześledził drogę tych towarów, to jakaś totalna paranoja, no aha, bo z Wietnamu do Polski przy użyciu statku, a następnie z Polski przy użyciu pociągów z powrotem na Syberię, czyli w ten sposób. Ale pewnie pytasz o... Pytam nie o tak, 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 nie o sprzedaż, nie o sprzedaż czegokolwiek, tylko o... Tak, no zajmowałem się, znaczy był taki okres w moim życiu, kiedy rzeczywiście pracowałem służyłem, no bo to jest tak zwany stosunek służbowy, służyłem w polskich służbach specjalnych, jak to się ładnie mówi. Nie w jednostkach specjalnych, tylko w służbach specjalnych. A konkretnie? No konkretnie zacząłem w Urzędzie Ochrony Państwa, czyli w popularnym UOP-ie, jako tak zwany chłopek-UOP-ek, a później w Agencji Wywiadu, a później w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I skąd Ci się wzięło, że akurat tam pójdziesz? Nie wzięło się to znikąd, bo ja zostałem, że tak powiem, zwerbowany z tak zwanego naboru aktywnego i tak się podobno powinno to odbywać. Znaczy, to była taka historia polegająca na tym, że ja na którejś wakacje pojechałem do Chin na miesiąc. W tym czasie to były lata 90., w tym czasie to nie było takie popularne, ale ja sobie całkowicie to finansowałem sam, bo jak powiedziałem, miałem inną pracę na stadionie
stadionie i miałem środki do tego. I jak wróciłem, to została, to moja babcia, z którą mieszkałem, powiedziała, że jakiś pan z jakiegoś urzędu do mnie dzwonił. I ona mi zapisała, to jeszcze nie był czas komórek, i ona mi zapisała na kartce, bo to było z tydzień wcześniej, zapisała mi, co to za urząd. I prosił o telefon zwrotny. No i ja podszedłem do tego telefonu stacjonarnego wtedy jeszcze i patrzę na tej kartce napisane Urząd Ochrony Państwa. Ja mówię, brzmi dumnie, średnio mnie to w ogóle wtedy interesowało, no ale mówię, zadzwonię, zobaczę, może mają jakąś ciekawą propozycję albo coś. Jakby żaden stres na mnie nie wisiał, a też ja się nie specjalnie interesowałem służbami, mimo że podróżowałem po całym świecie jako archeolog na wykopaliska i tak turystycznie. Natomiast, i to takie długie były wyjazdy po miesiąc, półtora miesiąca w takie dosyć egzotyczne miejsca, typu Maroko na przykład. No i zadzwoniłem wtedy na ten numer telefonu, no i tam właśnie już nie pamiętam, tyle lat minęło. W każdym razie zaproszono mnie na biuro przepustek Urzędu Ochrony Państwa na Rakowiecką na rozmowę kwalifikacyjną, jeżeli mnie to interesuje. Przy czym ja oczywiście powiedziałem, nie, no oczywiście bardzo chętnie, tylko ja nie składałem żadnych papierów, ani nie zgłaszałem chęci, no ale dobra, no wiesz, jak ci ktoś proponuje coś ciekawego, coś takiego tajemniczego, czego nie rozumiesz i chciałby cię, i z jakiegoś powodu, no można powiedzieć, cię wyróżnia, no to wchodzisz w to na zasadzie, no zobaczymy, po prostu. No i tą rozmowę odbyłem, zostałem zakwalifikowany, po czym ja powiedziałem nie, dziękuję. Dlatego, że po prostu miałem w tym czasie jeszcze kończenie pracy magisterskiej, bo byłem wtedy na urlopie dziekańskim i musiałem skończyć swoje wykopaliska i swoją pracę. I to było dla mnie ważniejsze niż pracowanie dla jakiegoś urzędu, który w tym czasie niespecjalnie mnie jakoś wciągał. Więc przerwałem ten proces rekrutacyjny, bo tam jest kilka etapów. I skończyłem studia, a jak skończyłem studia, zamknąłem firmę na stadionie i wtedy stwierdziłem, no to bym gdzieś popracował. I wtedy, idąc tym tokiem rozumowania, gdzieś to, wiesz, zapadło w głowie, to rozesłałem do różnych urzędów centralnych swoje CV, że no skoro oni mi proponowali z tego UOP-u, to pewnie inne firmy typu, nie wiem, Ministerstwo Gospodarki czy jakieś inne MSWiA będą też zainteresowane. No i okazało się, że nie, natomiast Urząd Ochrony Państwa również tak, po raz kolejny tak. No więc jakby dali mi drugą szansę, no i wtedy zaliczyłem to wszystko. Aha. I tyle. Jak długo służyłeś? 4,5 roku. No to taki dobry wyjazd do tego, na zachód. No i w tym czasie była zmiana, była transformacja nazewnicza. I w tym czasie też zaliczyłem trzy kierunki jakby, że tak powiem, swojej pracy operacyjnej, no bo zdążyłem, bo widocznie się do tego nadawałem i moi bezpośrednio, miałem szczęście do przełożonych, poza ostatnim, to rzeczywiście miałem bardzo duże szczęście do tego, żeby trafić na ludzi z naprawdę otwartą głową. Ja byłem bardzo, że tak powiem, zachwycony tym, że naczelnicy, z którymi współpracowałem, którym bezpośrednio podlegałem, byli rzeczywiście no, młodymi ludźmi z otwartą głową, a słyszałem od moich kolegów w tym czasie, że jeszcze kilka lat temu to jeszcze były takie pozostałości, wiesz, jak słyszeliśmy w psach, czy wiesz, takie, no to ja tylko znam to z opowieści, że pili na służbie, że w ogóle jakieś takie klimaty prywatnego wykorzystywania samochodów służbowych, czego już... chyba bardziej. CBA, agent Tomek, no nie? Tak, ale tam jeszcze w tamtym czasie po weryfikacji przeszło sporo osób jednak z dawnego SB i oni no, mieli jakieś tam swoje tradycje, nazwijmy to nieładnie i pewnie dlatego tak było, ale ja się już tylko spotkałem z opowieściami. Aha, rozumiem. Więc tak, posłużyłeś, porobiłeś, tam nie będziemy wchodzić w szczegóły twoich tych zadań operacyjnych, bo to nie o to chodzi. Powiedz mi, skąd ci się wziął akurat temat Szermierki? No to jest jeszcze to dużo wcześniejszy temat, bo to zanim jeszcze zacząłem służbę i w ogóle, i zanim zacząłem archeologię, był taki moment, kiedy ja się interesowałem grami fabularnymi. Ja też od Warhammera zaczynałem. No właśnie, ja też, AD&D później. Warhammer, jakieś tam, jak AD&D, tak, proszę cię. No właśnie, w każdym razie, no i tam oni wymachiwali tą ciężką bronią, im większa była, tym lepsza, topory wielorękie, ja się zawsze Czteroręczny topór. Tak, dokładnie, to było super. No i
i pamiętam, że w pewnym momencie dzięki mojej ówczesnej dziewczynie trafiłem na takie, właściwie ona trafiła na takie ogłoszenie Bractwa Miecza i Kuszy, które organizowało w tym czasie takie spotkanie rekrutacyjne, powoływali do życia swoją działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Rycerska. Mhm. To był jakiś początek lat 90. No i ja rzeczywiście tam chętny do tego, żeby się czegoś nauczyć od fachowców, no bo jednak osoby, które walczyły bronią taką rycerską, no to ja się do nich udałem, żeby tam się uczyć, no bo przecież nie poszedłbym do klubu sportowego. Na jakąś gejowską szermierkę, no, jakieś antenki, druty, bez sensu, zupełnie pszczelarze w maskach, bez sensu. Jak, co to za matka? No, dokładnie, więc udałem się do tego Bractwa Miecza i Kuszy i tam miałem bardzo krótki epizod, to się działo bardzo szybko, tam się dużo działo, ale bardzo szybko, właśnie najpierw ze Szkołą Rycerską, później ze Stowarzyszeniem Rycerskim Zagończyk. Wszystkich Zagończyka pozdrawiam, jeżeli w ogóle ta firma, znaczy to bractwo jeszcze chłopaki istnieje. Chłopaki żyją, ale już chyba pod inną nazwą. Starego Bimika też pozdrawiamy. No właśnie, natomiast a później założyliśmy wraz z osobami, które odeszły, to była taka metoda, takie czasy pączkowania tych bractw, więc część osób, która odeszła wraz ze mną, założyliśmy Stowarzyszenie Rycerskie Liga Baronów. Przy czym ono już było nieformalne, bo jakby nie było powodu rejestrować tego jako organizacji pozarządowej. Pozdrawiamy Tomka i Przemka. Pozdrawiamy właśnie Tomka, spotkałem kilka lat temu, byłem w szoku po tylu latach. No w każdym razie tak to wyglądało i to się jakoś tak cały czas rozwijało w tym klimacie rycerskim, ale ja czegoś poszukiwałem w tych klimatach, czego nie mogłem znaleźć, bo to był taki moment, kiedy rzeczywiście koniec lat, właściwie druga połowa lat 90., kiedy rekonstruktorzy dopiero się rodzili. W zasadzie bractwa rycerskie, te stowarzyszenia rycerskie, one skupiały wokół siebie, w obrębie siebie, skupiały te wszystkie obecne nurty, które się rozdzieliły, czyli te tak zwane profesjonalne walki rycerskie, które stricte rekonstruktorów takich stuprocentowych jak Tomek Rejf, którego pozdrawiam. To się nazywało Taśma. Towarzystwo Adoracji Świętego Michała Archanioła. Dokładnie. I to już teraz to są z prawdziwego zdarzenia stuprocentowi rekonstruktorzy. Wtedy to byli rycerze. Tak. To byli choreografowie walki, czyli ludzie, którzy po prostu robili tak jak ty choreografię, już pokazy. Mi się obrywało. No, zaraz, no byłeś razem z, w tym całym, tak, tej całej tym ekipie, bajzu, no. Tak, tych bractw rycerskich. Hema, czyli ci chemowcy, którzy później wyewoluowali na właśnie armę, później chemę i tak dalej, to też te początki, ci najstarsi chemowcy zaczynali w bractwach właśnie rycerskich. W Glanach na Grunwaldzie w 90. No właśnie, no i tacy ludzie też, no właśnie, i tacy ludzie owijający sobie szmatami te glany. Glany z owijką to były. O właśnie, i tacy ludzie jak ja, którzy poszukiwali prawdy o prawdziwej walce, też mi się wydawało, że nie bardzo pasuje do szermierki sportowej, nie miałem innej alternatywy, więc siedziałem w bractwach rycerskich. Po prostu o to chodzi. Ale potem, bo widzę, że rozwinąłeś, delikatnie mówiąc, działalność, to na przebitkach na pewno będzie widać, bo poszedłeś w różnego rodzaju broń. Widzę, że nie ćwiczycie walki w opancerzeniu, bo wiadomo, że jak się dwóch blaszaków bije na buchurtach, to będzie troszeczkę, delikatnie mówiąc, inny trening niż do... Bo ty robisz symulację walki... Bez opancerzenia. Tą symulację walki w zbroi robią tak zwane profesjonalne walki rycerskie, czyli Polska Liga Walk Rycerskich, PLW. Dokładnie. No. Oni nawet sami się śmieją z siebie, że robią tak zwany boks rycerski. Nie szermierkę, tylko bardziej to przypomina boks. I ja się z tym MMA zgadzam. Już nawet. Dokładnie. Natomiast ja robię walkę bez zbroi, czyli każda broń biała europejska, zaczynając od noża przez szablę, miecz, szpadę, a kończąc na karabinie z bagnetem. Jakimś toporku, czyli takiej broni, która w zasadzie, no, można ją spokojnie, pałki nie używam jako broni obuchowej, bo raczej zostawiam to różnego rodzaju służbom, krawmadze, tego typu. Natomiast, ale to wszystko robię w ujęciu szermierczym, czyli w ujęciu, ja się przede wszystkim posługuję bronią białą, nie wplatam w to zapasów, nie wplatam w to walki bez broni, po prostu. Czy bazowałeś na własnych doświadczeniach i eksperymentowaniu, czy na przykład brałeś coś z traktatów Hattona, z tej szkoły Meyera? Na samym początku tak, tutaj dosyć dużo jest tych traktatów, możecie sobie zobaczyć, jest sporo różnego rodzaju materiałów, które można sobie spokojnie przejrzeć. Zresztą te żeby daleko nie szukać. No właśnie, dopiszę ich Sztygwaffen i takie tam. Także jak najbardziej tak.
Natomiast w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że jednak szermierka jest dyscypliną żywą, dziedziną żywą i w związku z tym przeszedłem bardziej na własne doświadczenie. No, pewnych rzeczy takich, to się od razu przyznaję, pewnych rzeczy jak na przykład nóż czy sztylet, w ogóle nie przejrzałem te traktaty, ale w ogóle nawet nie próbowałem ich wykorzystać, ponieważ ja będąc w byłej Jugosławii miałem kontakt z jednostkami, które tam chłopaki polowo, że tak powiem, jeszcze wtedy z Ukrainy nie walczącej z Rosją, ćwiczyli nóż i oni mi tam pokazywali różne rzeczy i to było tak bardzo pragmatyczne, tak bardzo skuteczne, że to, co oglądałem w traktatach, było dla mnie stratą czasu po prostu, takie żeby próbować Aikido, to. Nie? No, dokładnie, fajnie to wygląda, fajnie to wygląda, natomiast w praktyce wiemy, jak to robić obecnie lepiej. Po prostu zdecydowanie lepiej i to do tego się sprowadza. No tak, natomiast bojowe zastosowanie noża, sztyletu zdecydowanie tak. Natomiast jeżeli chodzi o to, co pytasz, czyli miecz na przykład, to tak, próbowałem te techniki robić, natomiast raczej one są no, w świetle współczesnego, że tak powiem, ujęcia szermierczego, no to mamy lepsze obecnie, mamy zdecydowanie lepsze. Czyli mówisz, że obecna szermierka sportowa, zrobimy z tego troszeczkę takie już klimaty popularno-naukowe, pogdybamy sobie. Ja jestem zdania, mogę się mylić, że jeżeli średniowieczny rycerz z mieczem długim spotkałby się, załóżmy, z olimpijskim szermierzem, obaj by walczyli bez zbroi, ja bym stawiał jednak na olimpijczyka. Czy ja się bardzo mylę? W ogóle się nie mylisz, ja się zgadzam stuprocentowo, bo w ogóle mamy taką wizję, nie wiem jak ty miałeś w dawnych czasach, że tak powiem, w zeszłym wieku, jak zaczynałeś, ja miałem zawsze taką wizję i przez długi okres w mojej głowie taki mit funkcjonował i widzę, że bardzo dużo osób nawet współcześnie ma taką wizję, że wiesz, no przed wojną to śnieg był bielszy, ci rycerze to jak rano wstawali, to zjadali kopę jaj i szli i trenowali. Cały dzień trenowali z przerwą na obiad i tak robili to przez całe życie i byli wręcz takimi terminatorami, ja sobie tak to wyobrażałem. No i teraz współczesny olimpijczyk, to on raptem, to gdzie, no to wiesz, on tam trenuje tylko 4-5 razy w tygodniu, po 3 godzinki, to jest jakiś soft, w ogóle to nie miałby szans. Natomiast z miarę upływu lat, jak się zacząłem tym bardziej interesować, no to doszedłem do wniosku, że to jednak wcale tak nie było i że tam była duża przypadkowość i że ci ludzie wcale takimi super fachowcami w tej białej broni nie byli. Tak samo jak się przyjęło, że takim ostatecznym mistrzem wszechświata, jeżeli chodzi o szermierkę, to będzie samuraj. Są udokumentowane przypadki, jak portugalscy żeglarze się bili samurajami, no niestety tam Yosumoto nie wracał zazwyczaj na obiad. No właśnie, więc jakby, tak, więc siłą rzeczy, tak, no właśnie, więc jakby tutaj rządzą się tym jakieś dziwne prawa. No, Hollywood też robi. Hollywood, tak, wyobrażenia, natomiast zdecydowanie na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o sprawność, o przeszkolenie, no to szermierka w wersji wyczynowej, oczywiście ona jest obarczona masą jakichś skrzywek typu typowo sportowych, rywalizacyjnych. Liniowa, wędkowanie. No choćby jakieś wykorzystanie broni, która jest przyrządem sportowym i w ogóle. Natomiast niemniej jednak trzeba zdać sobie sprawę z tego, że robotę, którą odwalają trenerzy na całym świecie po to, żeby najpierw wyselekcjonować właściwe osoby, a następnie je przeszkolić, wyszkolić je do tego stopnia, żeby wygrywały tą najwyższą rywalizację, to jest robota, która opiera się przede wszystkim na pracy nad ich głową. Bo szermierz, jak to zresztą już w XVII wieku Saviolo bodajże, Vincenzo Saviolo w swoim traktacie napisał, że szermierka nie jest sprawą ręki, tylko sprawą głowy. I to była oczywiście taka uproszczenie i przenośnia, ale generalnie chodziło o to, że właśnie człowiek powinien do prawdziwej walki być odpowiednio przygotowany psychicznie, a tego na pewno uczy szermierka wyczynowa, gdzie stawką już na olimpiadzie jest twoja emerytura. Gdzie w zasadzie stawiasz na szali, trenując 5 razy w tygodniu, stawiasz na szali swoje zdrowie, bo jeżeli złapiesz jakąś kontuzję, to koniec twojej roboty i koniec szans i marzeń nad jakąś fajną przyszłością. Wymądrzasz się, jakbyś
miał jakieś papiery na trenera szermierki sportowej? Akurat mam, dlatego że po studiach archeologicznych... To było spontaniczne, wiecie o tym. Nie no, powiem wam tak. Słuchajcie, to jest zasługa mojej żony Agaty, z którą kręcę swój kanał Żmudzki na ostro, która też mnie do tego namówiła właśnie. Tutaj macie linka. To jest jej zasługa, bo ja nie czułem takiej potrzeby w pierwszych latach XXI wieku. Ja uważałem, że jako archeolog, bronioznawca, bo się specjalizowałem w bronioznawstwie, to mi w zupełności wystarczy i jeszcze doświadczenie z Bractw Rycerskich jest zajebiste i koniec, jestem gościem nie do wyczesania. Natomiast ona mnie pchnęła w tym kierunku, powiedziała, słuchaj, no fajnie by było, żebyś zrozumiał, co ci, bo tak opluwasz tych szermierzy sportowych z tymi antenkami, weź, pójdź, zobacz, więc najpierw udałem się na AWF, tam skończyłem to takie papiery instruktorskie ogólne, żeby mieć, że tak powiem, papier na to, że umiem nauczyć przysiadu i pompki, po czym poszedłem do fechmistrza poznańskiego, też serdecznie pozdrawiam, już takiego pana, który jest no bardzo mocno uplasowany w Polskim Związku Szermierczym i on mi dał pierwsze nauki jako instruktora szermierki sportowej. Jak to skończyłem i praktykowałem przez 2 lata pracę jako instruktor szermierki sportowej, no to mogłem pójść na AWF kolejny raz i wtedy rzeczywiście to był taki no dosyć duży wysiłek, bo mając rodzinę pojechałem do Katowic i tam studiowałem na AWF-ie imienia Kukuczki. Ale dlaczego? Nie ze względu na tego Kukuczkę, tylko ze względu na to, że tam wykładał człowiek, który też bardzo dużo mi dał, zainspirował mnie w moim zainteresowaniu szermierki, nieżyjący już Zbigniew Czajkowski, profesor Zbigniew Czajkowski. Nie pozdrawiam, bo pewnie mnie słyszy. No, w każdym razie on już wtedy miał po 80 i to rzeczywiście było takie strasznie fascynujące, że ten gość jeszcze dawał lekcje, poruszał się i tak dalej, gdzie większość ludzi w tym wieku to już raczej o poruszaniu się ma problem, z poruszaniem się ma problem, nie mówiąc o tym, żeby walczyć i dawać jakieś lekcje związane z walką. I tam skończyłem studia trenerskie. Przy okazji też poznałem bardzo fajne osoby, różne, które teraz uczą kadrę w różnych krajach, co jest ciekawe, w różnych krajach kadrę sportową, szermierczą. No i wtedy rzeczywiście zmieniło się moje spojrzenie podczas tych studiów. To już tak diametralnie zmieniło się moje spojrzenie na szermierkę sportową. Antenki antenkami, fajnie. No i wtedy oczywiście było pytanie, no dobra, to co, zakładasz klub wyczynowej szermierki, czyli będziesz z tymi dzieciaczkami i będziesz ich od tych dzieciaczków prowadził aż po to złoto olimpijskie i będziesz mógł powiedzieć, że jesteś fechmistrz. Jak mrówa. No, jak mrówa choćby, no, dokładnie. Cześć, Robert. Pozdrawiam. Nie, czy kilku innych moich znajomych. Tylko, no właśnie, ja wtedy stwierdziłem nie, bo ja się po prostu nie nadaję do pracy z dziećmi. Kompletnie nie. Natomiast i wtedy się dowiedziałem, halo, ale jak ty nie chcesz z dzieciakami pracować, to ty nie będziesz dobrym szermierem, trenerem szermierki sportowej. No to ja mówię, no to ja będę jedynym w Polsce trenerem z prawdziwego zdarzenia szermierki rekreacyjnej. No i tak powstała koncepcja Fight for Fun, tak naprawdę. Fight for Fun, czyli to jest to F3. Tak, to jest to F3, czyli bawimy. Wiesz, ile myśmy wymyślali rozwinięć tego? Jak się domyślasz, główne to było fisting, nie? No, różne, ja wiem, różne można, tak? To kiedyś była taka spontaniczna impreza, na której powstała ta nazwa. Generalnie chodziło o to, że robimy to przede wszystkim dla przyjemności, bo to są osoby dorosłe, które nigdy nie miały bardzo często do czynienia ze sportami, nawet ze sportami walki czy ze sztukami walki. No i ja ich uczę od zera i robię z nich fighterów, którzy potrafią stawić czoło wyczynowcom. Wprawdzie, że tak powiem, wyczynowcom na emeryturze, których też pozdrawiam, Polskie Stowarzyszenie Weteranów Szermierki. Natomiast mam już sukcesy, mamy srebro w skali roku, jeżeli chodzi właśnie o tłuczenie się z szermierzami, byłymi szermierzami wyczynowymi, gdzie walczą moi uczniowie, którzy mają raptem 6 lat od praktycznie zera szermierczego i już są w stanie stawiać opór i coś tam fajnego wygrywać. Ale na twoich zasadach czy zapalacie lampki? No, normalnie na turniejach wyczynowców. Czyli zapalacie lampki?
No tak, jak najbardziej. No to słuchaj, generalnie jeżeli już ten temat poruszasz, to konfrontacje, czyli to, jak sprawdzamy swój poziom wyszkolenia, to moi uczniowie i ja zawsze mieliśmy taki idefix, że sprawdzamy na zasadach tych osób, które coś tam robią innego niż my. Więc jeżeli jeden z moich uczniów chciał się sprawdzić z wyczynowcami, to ja mu powiedziałem, no dobra, słuchaj, na olimpiadę nie pojedziesz, nie będziesz się z dzieciakami bił z wyczynowcami takimi aktualnymi, ale masz już ponad 30, bo już miał prawie 40, więc mówię, to idziesz do weteranów, idziemy do weteranów szermierki sportowej, bo mój przyjaciel jeszcze z studiów trenerskich jest prezesem, więc zadzwoniłem do niego, uderzyłem, załatwiliśmy licencję, bo to trzeba było licencję i on startował normalnie w takich zawodach. To samo zrobiliśmy, jak przyszło do mnie trzech moich uczniów i powiedzieli, wiesz, no my się nawalamy tymi mieczami i słyszeliśmy, że są jacyś armowcy, chemowcy, nie wiadomo kto to i oni organizują turnieje. Pojedziesz z nami, przygotujesz nas, na co ja mówię, słuchajcie, słyszałem, że są te turnieje jakieś skunks, jakieś coś, mówię we Wrocławiu, w Katowicach, mówię nie pojadę, bo ja się nie bawię z amatorami, nie będę jeździł nigdzie. Ale oni mi powiedzieli, ale słuchaj, ale kilka lat temu powstał jakiś taki turniej, on się nazywa W3. Ja mówię F3, W3, tak? A nie, no to są warszawskie warsztaty walki, W3, nie? No to i to znaczy warszawskie w Warszawie. No to ja mówię, dobra, no to jak chcecie, no to ja was przygotuję i wtedy przyjdę, kibicuję, pomogę i w ogóle. No bo w Warszawie to mnie to nic nie kosztuje, więc fajnie, chcecie się sprawdzić na ich zasadach, na ich turnieju, to idziemy. No i poszli, to było 2014, 15, 16, w klubie macie tam te medale, wytrzaskali to towarzystwo, przyszli trzy razy z rzędu złoto. Jeszcze wcześniej złoto. Ja organizowałem na Służewie takie coś, to przyjechali, co żeś się śmiał, że to Tongpo. Na początku oni byli do nas bardzo wrogo nastawieni, ale tak. To przez to, że ja im głupot nagadałem, wiesz, podpuszczałem ich. Nie, mówisz o chemię, mówisz o... Tak. Armii.pl. Tak, jeszcze wtedy Armia... Tak, Jasio Chodkiewicz przyjechał. No tak, tak. Pozdrawiam serdecznie, no. Janka, bardzo się lubimy. Nie, my się bardzo lubimy no wszyscy, właśnie. Ale był taki moment, kiedy rzeczywiście armowcy, bo wtedy to była Arma.pl, oni bardzo negatywnie podchodzili w ogóle do jakichś innych form. Ale wtedy to właśnie, wtedy żeśmy się po raz pierwszy spotkali wszyscy i jakoś zaczęło to... I to fajnie zaczęło, tak. Tak, ale ja też tylko zacząłem bez sensu i ten, ale potem to chodzi o to, że żeśmy się poznali, że oni zobaczyli, że to nie jest tak, że... Bo ja ci powiem, ja na armę patrzyłem w ten sposób, że oni się nie konfrontują, tylko że oni czytają traktaty. Bo to był ten czas. To był ten czas. Ja im to zarzuciłem i oni się na mnie wkurzyli. Przyjechali na wpier... No. My żeśmy w tym czasie się bili, ale też mieliśmy swoje pewne tam ograniczenia. No na przykład nie przechodziliśmy na super krótki dystans, a arma już przechodziła, o czym ja nie wiedziałem. I powiem ci, że jak się z Jasiem biłem i on skrócił dystans, ja nie miałem pojęcia co robić, bo nie była to moja, nie dość, że strefa komfortu, tylko no, on już przechodził, tak jak teraz wygląda, full contact, bo hurtowy, czyli wiesz. Dokładnie, nie? Dokładnie, że to już jest takie mordobicie bardziej. Ja nie wiedziałem co robić. Zgadzasz. I to była właśnie bardzo fajna konfrontacja, bo oni przyjechali źli na nas, patrzyli na nas z wyższej pozycji. My żeśmy też na nich patrzyli troszeczkę jak takich amatorów. No i stąd było to iskrzenie, nie? Że takie starcie. Ale wystarczyło się spotkać, pobić. Dwa dni żeśmy się bili i potem już było wszystko ok. No i ta arma... To jest 2006-2007? No nie, coś ty. To był, już ci mówię, bo ja się wyprowadziłem na... No akurat to by się zbiegało z moją przeprowadzką. To był 2004 rok, najpóźniej, jak nie trzeci. Najpóźniej, to tak. No bardzo to... dawno, bardzo dawno. Naprawdę, 20 lat temu. Ponad 20 no, dokładnie. Lat temu. Ja także nawet filmiki jeszcze z tego. Ja też gdzieś tam na YouTubie są, ale nie będę pokazywał. No nie, bo to nie ma co pokazywać, ale jest to jakaś tam historia. I rzeczywiście z tej army rozwinęła się później DSW, czyli te dawne europejskie sztuki walki, które, że tak powiem, ogólnoświatowo nazywają się HEMA, tak? Czyli Historical European Martial Arts. No i to są, no może już nie ci sami ludzie, chociaż ci najstarsi to tak, bo to w ten sposób ewoluowało. Zresztą ja, szczerze mówiąc, jeżdżąc wtedy i mocno, bo przez ten twój turniej ja nawiązałem kontakty właśnie z ówczesną armą. Wtedy Janek mnie zapraszał na spotkanie miłośników dawnego fechtunku. Jeździłem tam i no i byłem zeszokowany, że oni, bo ja już byłem na tym etapie, że już używaliśmy masek, innych rzeczy jako standard, natomiast oni jeszcze wtedy nie. Ja pamiętam, oni nie chcieli na początku nas masek zakładać. No właśnie, więc ja uważam, tutaj się może niesłusznie, ale obwołuję w jakimś tam stopniu, że
używanie masek w chemię w DSW, to w jakiś sposób jakaś moja zasługa była, bo rzeczywiście to był te pierwsze ich kroki, kiedy oni faktycznie no bardzo nie chcieli tych masek zakładać, bo uważali, i to jest jakby dla mnie zrozumiałe, patrząc na historię szermierki europejskiej, że to nie będzie prawdziwa walka. Taka sama sytuacja była 200 lat temu, jak taki fechtmistrz francuski Baudrey wymyślił maski szermiercze, zaczął je wprowadzać w swojej szkole w Paryżu i wtedy był straszny opór innych fechtmistrzów, którzy uważali, że on w ogóle tworzy jakiś cyrk, jakąś w ogóle idiotyzm, bo to odchodzi od idei prawdziwej walki, bo ludzie się nie boją, no bo no nie pilnują i tak dalej. Opowiedz mi, bracie, jak to się nazywało? Chyba, że to jest legenda miejska, ale mi się wydaje, że nie. Niemcy mieli taką sztukę walki na szable, że zakładali sobie taką maskę na twarz i na uszy, stali naprzeciwko siebie i się bili na trafienie w głowę. Kojarzy, i to nie jest ani legenda ptaku, ani to, bardzo dobrze to kojarzysz, tylko zaskoczę cię. To jest nadal, to funkcjonuje nadal, to jest szermierka na szlagery i niektórzy mówią, że to jest jedyna prawdziwa szermierka, bo tam się krew leje. Naprawdę się leje, no bo siłą rzeczy. Natomiast to jest ta tak zwana menzura korporacyjna. Menzura dlaczego? Bo jest stała odległość między walczącymi. Nawet polski trener w swoim czasie, teraz to już nie, ale trenował właśnie Mielczarek chyba, trenował w Berlinie tych niemieckich korporantów właśnie do tej menzury. Profesor Czajkowski, mój mentor i osoba, która jest odpowiedzialna za danie mi papierów trenerskich i wyszkolenie mnie, zawsze twierdziła, że to nie jest szermierka, a dlatego, że jest pozbawiona jednego z głównych filarów szermierki, a mianowicie właśnie pracy nóg i pracy dystansem. Chociaż drugi z moich bliskich przyjaciół, mocny działacz, chociaż przepraszam ci, Michale, nie nadążam, jaki to obecnie zajmujesz stanowisko w Polskim Związku Szermierczym. Michał Morys, z kolei on jest odpowiedzialny za szermierkę na wózkach. No i ci szermierzy na wózkach, że tak powiem, no siłą rzeczy siedzą, ale oni bardzo mocno pracują ciałem. Wychylają się niewyobrażalnie, także potrafią wręcz wypaść z wózka. To jest coś nieprawdopodobne. Te wózki są przytwierdzone na określonym... Ja widziałem, jak oni się gibają. Niesamowite, no. Niesamowite. I ja sam widziałem, jak oni jak jeden z walczących wypadł z wózka. Nie siadają. No, może i siadają. Nie wiem, nie jestem fachowcem od szermierki na wózkach, ale no tutaj niby jest już jakaś praca dystansem. W menzurze, czyli w tym, o czym mówisz, w walkach na szlagery, tam wręcz nieeleganckie jest, właściwie chyba nawet określane jako tchórzostwo, czyli jako, można powiedzieć, taka nieformalna przegrana walki, kiedy na przykład czujesz, że już nie dasz rady się zasłonić i się odchylisz. I wtedy przeciwnik nie walni cię w gębę. No to już to jest. Nie ma takiej opcji. Czyli wyłącznie wymiana leci. Wymiana i w momencie, kiedy nie dasz rady, dostajesz w gębę. I tyle. No i masz dziarę, a jak masz dziarę, no to należysz do towarzystwa. I to jest... Ale to jest co oni robią? Piąta? No prawie. Aha. Powiem ci tak, bo oni mają założony bardzo potężny rękaw i tutaj mają bardzo mocno rozbudowany koszowy ten szleger. Mhm. I oni się zasłaniają w ten sposób, aha, czyli w zasadzie, tu masz szleger, czyli w zasadzie nie jesteś go w stanie trafić, jeżeli on się w ten sposób zasłoni, bo w ostateczności trafisz go w rękę, co mu nic nie zrobisz. Mhm. I w ten sposób i tak naprawdę walczysz na zasadzie, tak jak powiedziałeś, piąta, ewentualnie jakaś ala pierwsza, no takie powiedzmy sobie, walimy naokoło głowę i któryś z nas w pewnym momencie prawdopodobnie spuchnie. I ten, który spuchnie, nie zdąży podnieść ręki, a ten drugi go cieknie, a ja się, na przykład ja spuchnę, ale ja nie mogę się odsunąć, bo jak się odsunę, to będzie jeszcze gorzej. Tak, bo wszyscy po prostu wygwiżdżą mnie i uznają, że o Jezus, żmudzki tchórzem jest tak, i w ogóle dokładnie, więc jakby wiesz. I bardziej chodzi o tą odwagę, no i o tą bliznę. Mhm. I wokół tego to się w ogóle jakieś masę... Tam słyszałem, że jak chcesz być prezesem banku i nie masz tutaj czegoś takiego, to... No Niemcy bardzo zwracają w pewnych kręgach, zwracają na to uwagę, no bo i to... Słusznie. No bo to świadczy o tym, że należałeś do korporacji. Skoro należałeś do korporacji, to kończyłeś określoną uczelnię. Jak kończyłeś określoną uczelnię, przy czym przypomnę, cały czas świadczy o tym twoja dziara. To należysz do pewnego środowiska, jesteś odpowiednio wykształcony, no to już możemy z tobą gadać. I nie jesteś tchórzy. To jest tak zwany TRX. TRX, czyli taki przyrząd, który służy do tego, żeby można było się podciągać, przyciągać, wypychać. I to jest przyrząd misyjny, że tak powiem, czyli taki, żeby żołnierze
zanim do bazy przyjedzie siłownia z obciążeniami, sztangami, ławeczkami, żeby mogli sobie już trenować. Widzisz, tutaj jest przyczepione na karabinczyku, to można zaczepić na lufę od czołgu, to można zaczepić na gałąź i dzięki temu przyrządowi będziesz się mógł albo podciągać w zależności od obciążenia, albo wypychać, czyli w drugą stronę. Możesz kombinować w najróżniejszy sposób, tak żeby sobie móc z masą własnego ciała albo z jakimś dodatkowym dociążeniem. I to jest po prostu dla Ciebie oszczędność miejsca w studio, tak? Tak, to jest jakby dodatek, bo my tutaj mamy też ćwiczenia, znaczy sprzęty typu sztangi i tak dalej. Także jak najbardziej ławeczkę mamy, można sobie potrenować siłowo. Mhm. Natomiast na przykład na tym sprzęcie moi klubowicze rozciągają się. Aha. Bardzo fajne na przykład na rozciąganie klaty, kiedy po prostu za mocno przyładują na ławce, to tak zwane wyciskanie na ławce, to bardzo fajnie rozciąga pod masą własnego ciała, rozciąga piersiowe wielki i ogólnie rzecz biorąc całą tą strukturę. Kiedyś pamiętam dawno temu, jak byłem u Ciebie na treningach, to zaczynałeś od koszykówki, nie wiem czy pamiętasz. Od koszykówki? To już nie pamiętam. Było, na początku się grało w koszykówkę, Tak, że jako element rozgrzewający. Tak, było dokładnie. Bardzo dobre. Znaczy, my to traktujemy jako uzupełnienie, bo rozgrzewka to jest jakby inna bajka, natomiast to jest bardziej szermiercza rozgrzewka, natomiast są po prostu dodatkowe tak zwane F3 Power, czyli właśnie takie treningi, które służą do tego, żeby właśnie wzmocnić siłę, wytrzymałość i one są często z obciążeniami. Tu masz na przykład tak zwane sandbagi, czyli właśnie, jak sama nazwa wskazuje, wory, które wypychamy piachem albo żwirem, to też jest, że tak powiem, wojskowy przyrząd treningowy, on ma korzenie właśnie wśród żołnierzy jeżdżących na misję, którzy po prostu, to jest zwykły worek, który możesz zwinąć i w zasadzie w cargo na udzie nawet wsadzić, a później będąc na miejscu, bierzesz saperkę, wykopujesz trochę ziemi, uzupełniasz wewnątrz torpedę, czyli taki obciążnik, no i ustawiasz sobie określoną masę i ćwiczysz, no bo ćwiczysz, podnosisz, wypychasz, prawda, możesz różne rzeczy fajne po prostu z tym zrobić. Ja już widzę pytanie, co to są za buty, bo 100% się będą pytać. Te buty? No. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, co to są za buty? Fajne, one są fajne. Naprawdę nie wiem. Dobra, naprawdę. Fajne, to chcemy. Teraz tak, przechodzimy do kolejnego pytania. Mamy scenariusz hipotetyczny, zawaliła się cywilizacja w Polsce, wiadomo, społeczeństwo mocno rozbrojone. Tak. Wiadomo, że wojsko i policja będą chronić nie nas, tylko przed nami, czyli elit i infrastruktury krytycznej. I załóżmy, że wylądowałeś na Pradze. Tutaj to jest oczywiście broń treningowa, ale jeżeli byłby to odpowiednik prawdziwy, naostrzony lub bojowy, to co ty byś wybrał z tego, gdybyś miał się tak przejść? No, szczerze mówiąc, ja bym wybrał broń taką wielofunkcyjną, czyli odrzuciłbym od razu na samym starcie broń wyspecjalizowaną, czyli na przykład... Pokaż mi jakąś wyspecjalizowaną. No, wyspecjalizowana broń to na przykład szpada. Czyli tu mamy na przykład szpadę, tu mamy cały zestaw szpad bardzo mocno wyspecjalizowanych, czyli rękojeść belgijska, prawda? Praworęczna. Praworęczna broń służąca ewidentnie do kłucia, w związku z tym szerokie zastosowanie raczej nie wchodzi w rachubę, czyli tego typu broń odrzucamy. Odrzucamy również broń dużą, czyli ja bym zrezygnował z bardzo popularnej broni ukochanej przez fanów Wiedźmina czy D&D czy Warhammera, czyli miecz długi. Odrzuciłbym, bo jest za długi. Opowieści Ty pod tytułem... robiłeś mock-upy do Wiedźmina, nie? No robiłem, tak, do pierwszego Wiedźmina robiłem. Także to też jest broń, której bym raczej na apokalipsę odradzał, bo jest za duża, za bardzo ten. Raczej bym się kierował w kierunku broni siecznokolnej na pewno, czyli no dobra, ale tutaj mamy na przykład rapier, no ale jeżeli weźmiemy na przykład taki rapier i do tego weźmiemy sobie lewak, no bo to najlepiej w jakimś zestawie. Idź ode mnie z tym. No. Jak ja, wiesz, że ja trenowałem głównie szable i po treningu tym bolało mnie tu, nawet wiedziałem, że tu mam mięsień. Tak, bo to jest najcięższa broń jednoręczna, jakiej używamy. Tak. On wygląda bardzo niepozornie, ale on naprawdę jest ciężki, bo on waży ponad kilogram i trzymamy to w jednej środek ręce. Środek ciężkości ma w ogóle... No i jest długi, jak widzicie jest długi, więc na apokalipsę też bym odradzał, bo to nie jest broń raczej do takiego walczenia. Więc ja bym się kierował w kierunku broni typu szabla. Może być nóż, ale nie wiem, czy w starciu kiedyś popełniłem taki na kanale odcinek o takim tytule dwuznacznym. Długość ma znaczenie. Aha. I to jest prawda, że jeżeli miałbyś, no prosta odpowiedź, masz nawet długi, bardzo długi miecz, nóż, przepraszam, na przykład Bowie,
konkretnie długi nóż. No. I teraz spotykasz gościa, który ma naprzeciw ciebie jakąś tam szablę, powiedzmy taką. No to tak. Jak się czujesz w konfrontacji? Słabo chyba raczej. Nie, biorąc pod uwagę, że czasami ja czytam komentarze na różnych forach, bez żadnego problemu. Wyobraź sobie, że mi napisał ostatnio facet, że jeżeli z 9 metrów ja do niego będę celował z broni, którą już ma, jest przeładowana, to on mnie nożem zabije. Ja z chęcią bym to zobaczył, jeszcze się nie odezwał. Ja widziałem takie próby, z tym, że akurat tam, bo chodziło o to, że policjant, który ma w kaburze operacyjnej, w kaburze to jest inny bajka. I jeszcze nieprzeładowaną broń. I to wychodziło na 4,5 metra, że nożownik biegnąc, ja mówię, zanim celując. No to szczerze mówiąc... No w tym przypadku no, mamy... No tu jest duży zasięg i duża siła rażenia, więc ja szczerze mówiąc wolałbym trochę dłuższą broń. Ja bym i niekoniecznie, wcale bym nie działał z jakimś furdymentem, czyli nie szukałbym szabli, która by mi chroniła dłoń, ze względu na to, że to zwiększa wagę broni i nie ma potrzeby, bo ty się z nikim nie będziesz pojedynkował. No ty raczej będziesz ciachał. Jest niska szansa, że spotkasz kogoś z armii na ulicy akurat w takiej sytuacji. Bardzo mała. No zobacz, ja w tym momencie bym do ciebie raczej miał problem z podejściem. Nie, no musiałbyś podejść. No właśnie. Prawda? Więc jakby, więc jest pewien... Poświęcasz coś. Więc nóż, powiem tak, z noża bym nie zrezygnował, dlatego że to jest bardzo fajne narzędzie dodatkowo i jakbym stracił długą broń białą, to krótka jest jak najbardziej wskazana. Natomiast raczej bym wybierał jakąś dłuższą. Jeżeli już, to pamiętam, że ty polecałeś na apokalipsę, pamiętam, że polecałeś maczetę. I to jest bardzo dobre rozwiązanie. Bo, nie, no słuchaj, no bo ty proponujesz kompromis. Pytasz nóż, a ja mówię szabla, a ty mówisz dobra, to po środku. I to jest bardzo rozsądne podejście, czyli właśnie znalezienie czegoś po środku. Chociaż mnie na przykład, no to jest takie, to jest symulator albo batona, albo gladiusa. Natomiast bo to już spata będzie, nie? Bardziej. Dokładnie. Także tej broni no dużo, ale raczej w tym kierunku. Chociaż kiedyś mnie zapytał na jednym z komentarzy pan, jakiś widz, zapytał mnie, jaką broń ja bym polecał do ochrony miru domowego. Ja mu wtedy podałem namiary na twoją koncepcję z maczetą, ale powiedziałem jednocześnie, że ja osobiście poleciłbym batona, pałkę rozkładaną. I wtedy mi zadano, wtedy się wszyscy oburzyli i krzyknęli, ale przecież to bez sensu, bo to przecież dużo lepsze są te bronie, właśnie choćby maczety, czy gladius, czy coś w tym stylu. Natomiast ja powiedziałem, no wiecie, ja polecam tylko dlatego, żeby ten pan był w stanie tego użyć, bo jak ktoś ma w ręce broń, którą ma świadomość, że może komuś coś amputować albo go zabić i ma do wyboru pałę, która teoretycznie przynajmniej nie wygląda tak strasznie, chociaż jest bardzo niebezpieczna, to on wie, że on tej pałki na pewno użyje. Natomiast z tym gladiusem to może mieć problem. Wiesz, to też jest problem, według mnie, mogę się mylić, że bierzesz sobie taką szablę, to osoba, która przedtem tym nie ćwiczyła, jest stosunkowo niska szansa, że on odpowiednio będzie ciął. Nie, no to jeżeli chcesz... Chcę. To tak, nie, to stuprocentowo się z tobą zgadzam. Mało tego, ty bardzo delikatnie to określiłeś, a ja ci powiem co innego. No. Jak będzie brał w emocjach i w stresie zamach, obetnie sobie palce, bo będzie trzymał dlatego, tak rękę. Dlatego ręka z tyłu. No, tak. Ale wtedy obetnie sobie ucho, być może się oskalpuje, wiesz. A po drugie, szansa, że dostanę dokładnie pod odpowiednim kątem, bo on jeszcze przyciągnie. Dlatego się w 100% z tobą zgadzam, że szabla, no, ale powiem ci ptaku tak, zapytałeś mnie, jaką broń ja bym wybrał, a co innego, jeżeli chodzi o polecanie broni dla ludzi w szerszym zakresie. Ja bym polecił im, weźcie szablę, ale wcześniej pouczcie się szermierki. Ja bym wziął szablę ze względu na to, że to jest po prostu moja strefa komfortu. Dokładnie, natomiast no to... Bo tutaj bym się pogubił, wiesz, tutaj bym się pogubił przy tym. No tak. To bym się, a ci przeciwko osobie, która nie ma przy sobie broni białej, to bym się nie pogubił. To zawsze, jeżeli ktoś ma więcej niż 2 neurony i co najmniej 2 treningi za sobą, to tutaj bym się po prostu nie podjął, nie? Bo ja, moje doświadczenie jest tak, z taką bronią, to są głównie pokazówki. Tak, ja wiem, rozumiem. To będzie co innego. Na trafienia to tak, to szablą się biłem. No długo, no ale no...
No dlatego takim połączeniem, rozwiązaniem jest właśnie maczeta. Jest jeszcze jedna broń, którą można kupić bez pozwolenia w polskich sklepach internetowych. No. Ja nie jestem fachowcem w zakresie tej broni, ale moi klubowicze mają w swoich zestawach domowych, obronnych tego typu broń, a mianowicie taka krótka włócznia. Ona jest zrobiona z włókna węglowego, końcówkę ma, grot ma stalowy, długość ma mniej więcej około metra tam 10, chyba metr 20. Mm-hmm. To jest taka troszeczkę przypominająca włócznie Zulusów. To nie jest taki krótki kijek, którym można tylko pchać. Tym można bardzo skutecznie ciąć. Czyli takie coś jak naginata taka, końcówka? Nie, ma po prostu długie liściowate ostrze. A, liściowate, obustronne. To jakbyś wziął po prostu fragment głowni mieczowej o tej długości mniej więcej i umieścił na kiju. No bo to jest najprostsza broń, jeżeli nie trenujesz. Dokładnie. I to jest naprawdę bardzo funkcjonalna broń. Ja tego nie uczę, natomiast wiem, że to przy mojej wiedzy na temat posługiwania się bronią białą, to mogłoby być naprawdę niezwykle skuteczne. Ja szczerze mówiąc nie chciałbym walczyć z kimś, kto... A wyobraź sobie teraz sytuację, to jest i ja też robiłem film o włóczni, gdzie robiłem grot z puszki po piwie, no bo da się... To wiem, żeby zaimprowizować, tak. Jasne. I uważam, że włócznia włócznią, ale jeżeli załóżmy masz właśnie sytuację taką nieciekawą społecznie, to pięciu kolesi z włóczniami, to już masz przestrach. Tak. Jeżeli mają, załóżmy, dwumetrowe włócznie, to tak. Nie podejdziesz, możesz mieć takich szabel 10. Tak, nie? Oczywiście, jak najbardziej. Nie podejdziesz. W ogóle broń drzewcowa, zauważ, że ona była we wczesnej historii ludzkości, była dosyć popularna i później bardzo późno z niej zrezygnowano. Bo to jest broń, którą w zasadzie możesz pchnąć, możesz ciąć, trzymasz przeciwnika na dystans, a jeszcze odbity możesz rzucić. Tak. W związku z tym naprawdę w szerokie zastosowanie, a cena bardzo niska, bo to jest kwestia tylko grotu i oprawienia. I szkolenie nie jest, to nie jest wiele lat szkolenia. To nie jest wiele lat szkolenia, no. Dokładnie. Teraz tak, chciałbym pokazać widzom kilka takich podstawowych zasad tego wszystkiego. Tak. Poznałeś. No. Ćwierć wieku masz. Więc tak, ogólnie rzecz biorąc, to ja się nie chcę wymądrzać, bo tu mamy osobę od wymądrzania się. Tak, ja się dzisiaj wymądrzę. Dystans. O co chodzi z tym dystansem, powiedz bracie? No dystans to jest taka odległość, w której powinieneś utrzymywać przeciwnika, żeby on nie był w stanie cię sięgnąć, no na pewno nie z ręki. Bo to jest tak zwany dystans, to się w szermierce nazywa dystans bezpośredni, a ostatnio widziałem jakiś filmik, nożownicy to określają jako dystans śmierci czy jakoś tak. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli stoimy w takim dystansie i jesteśmy w stanie machnięciem ręki czy wyprostowaniem ręki trafić siebie wzajemnie. To jest zły dystans. To jest tak, to jest zasada prosta. Ten, kto pierwszy zaatakuje, ten na pewno wygra. Więc jest to zły dystans, bo nie mamy pewności, że pierwsi zaatakujemy. No jeżeli mamy taką pewność, to jak najbardziej tak, prawda? Czyli zwiększamy dystans, no ale na ile go zwiększamy? Jaki byś zaproponował w takiej sytuacji? Przy takiej broni, przy tej długości, to jest dystans, w którym powinniśmy się poruszać. Mniej więcej, prawda? No bo pokażę ci dlaczego. No. Bo jeżeli stoisz w tym dystansie i ja wykonam natarcie w postaci takie typowo profesjonalne, czyli zaatakuję cię wypadem, to jak ty zrobisz krok do tyłu, to ja cię nie sięgnę. No zobacz, ty robisz krok do tyłu, ja atakuję, widzisz, zobacz, nie sięgam cię, ale przechodzę bardzo blisko, co powoduje, że jeżeli uderzę z dużą siłą, z olbrzymim zamachem, stój w tym miejscu, gdzie stoisz, to przelecę i na pewno się zachwieję, na moment stracę równowagę. I się otworzysz, prawda? I w tym momencie ty będziesz miał dużo czasu na to, że po tym cofnięciu, żeby zaatakować mnie i trafić. I to o to chodzi, więc chodzi o to, żeby puścić broń jak najbliżej przeciwnika, ale żeby nas nie trafił. Tak, no bo tutaj mówimy o walce liniowej, czyli przód, tył, prawda? Czyli robimy krok. No to powiem tak, odczaruję pewną rzecz. Odczaruj. Każda walka jest liniowa. To znaczy my możemy się kręcić w kółko i to jest bardzo fajne, jak mamy słońce. Jak walczysz w piwnicy, nie kręć się w kółko, chyba że widzisz, że tam jest dziura. I możesz mnie podprowadzić tak, żebym ja do tej dziury padł. To ma to sens. Natomiast realia są takie. Zobacz, będziemy się kręcić w kółko, w jedną, w drugą stronę, ale jak cię zaatakuje, zawsze cię zaatakuje w linii. Nie jestem gotów, i nie jestem gotów. No właśnie, przez to, że jestem, no nie, nie no jestem właśnie. W linii. Więc dlatego w sporcie ograniczono się do tego już w zasadzie kilkaset lat temu, do tego, żeby ćwiczyć tylko linię. Czy ktoś zada pytanie, no dobra, ale jak oni w XIX wieku już ćwiczyli walkę na florety w linii, to co oni walczyli w linii? Nieprawda. Nie. Oni jak walczyli, to chłazili w kółko, ale i tak koniec końców kończyło się to w linii. Więc dlatego mówię, że każda
każda walka kończy się w linii, tylko kwestia tego, że manewrować to sobie możemy w najróżniejszy sposób, przekładając nogi, czy z nożem, kombinując jakieś dziwne... Inkwartata sycylijska? Dokładnie. No, pokażemy? Możemy. Pozwolisz, że zrobimy, jesteśmy, ja się nie czuję na tyle kompetentny, żeby to zrobić na pełnej prędkości, szczególnie, że nie mamy masek i to będzie moja wymówka, okej? Okay? Ale zrobisz. Ja cię wejdę. Zaatakujesz. Okej, okay, dobra. Tak. Czyli jest. Mamy odejście, prawda, w ten sposób, tak. i trafienie po prostu przeciwnika. Inkwartata sycylijska, jeszcze passata di sotto. Passata di sotto, czyli inaczej unik w dół. Tak? Czyli później, załóżmy... Czyli, że przeciwnik atakuje na szyję, ja robię unik w dół. Można się podeprzeć. Podpierają ręką, się tak. Różnie, a to jest tak. Chyba bardziej rapierowa sztuczka, nie? Czy się mylę? Nie, bo w szpadzie obecnie również stosuje się w sporcie, tak, wyczynowym, tylko teraz mało kto robi to tak ładnie i elegancko, jakby pokazaliśmy, a po prostu robi przysiad. Aha. Bo to załatwia sprawę, a robi się szybciej. Po prostu. O to palestra, chodzi. Przydatna rzecz. No tak, takie różne manewry, tak, jak palestra najbardziej. Palestra to jest krok wypad, dobrze, tak, pamiętam? Dokładnie. Czy mógłbyś pokazać, jak to skraca zasięg ładnie? Bo to jest, ludziom się wydaje często. A czy wiesz, bo teraz, ptaku, wchodzisz w temat, który wydaje mi się jest zbyt skomplikowany. Nie, ja wchodzę w rzeczy, które będą klikane. Dobra. Nie, bo chodzi o jedną rzecz. No. O to, że jeżeli, że podstawą to jest wypad. Czyli, tak, że, no bo normalny człowiek, to żeby cię trafić, to będzie musiał, widzisz, nie sięgam, więc tak, podejdę i dopiero walnę. Tak. Natomiast szermierz nie będzie z tej odległości robił kroku i uderzał, tylko po pierwsze wyprostuje najpierw rękę, a po drugie zrobi wypad i będzie cię tam trafiał. Specjalnie idę na bok, bo szczerze mówiąc ja się trochę obawiam o siebie, w sensie, i o ciebie oczywiście, ale mnie, krzywdy bym ci pewnie wielkiej nie zrobił, ale byłoby mi strasznie głupio, jakbym cię trafił. Wstyd na wizji. Chodzi o jeden efekt. O to, że ja przez lata trenując w ochraniaczach i cały czas trafiając, mam taki już, zauważyłem odruch, że bardzo ciężko mi się na przykład robi już obecnie choreografię. Bo, nie hamujesz. Jak nie hamuję? Wręcz trafiam. Wiesz, to jest jakby problem trenowania jednocześnie szermierki choreograficznej i szermierki realnej. Jeżeli w realnej podstawą jest trafianie. Po to mamy te ochraniacze, żeby nie to, że w ogóle chroniły nas przed przypadkowym trafieniem. One są właśnie po to, żebym celowo cały czas trafiał, bo inaczej nie nauczysz się naprawdę walczyć, jak trafiać. Zapytam jak gentleman gentlemana w tej chwili. Czy gdy trafiasz, to trafiasz na pełnej kurwie, czy tak, żeby pyknąć tylko nie, do punktu? Nie, 100%. Czyli znaczy, bo powiem jedną rzecz. Nie jestem w stanie kontrolować siły i szybkości, jeżeli walczę naprawdę. Znaczy naprawdę w sensie na punkty. Czyli podam przykład taki, wydaje mi się, który jest taki bardzo sensowny. Zobaczcie, mamy szablę sportową, drut, zwykły drut, antenka. Mało tego, ona jest podłączona elektrycznie pod aparat elektryczny, który zapala lampę. Spytasz mnie, to jak mocno musisz walnąć, żebyś zapalił lampę? To ja ci powiem, muszę cię dotknąć. Dosłownie dotknąć. No to pytanie kolejne. To rozumiem, że się dotykacie, że to jest taka na te szable zabawa w dotykanie. Więc ja ci odpowiem tak. Każdy by chciał, naprawdę by chciał, dlatego, że to by mu dawało zwycięstwo, bo bym nie robił zamachu i tak dalej. Ale emocje, szybkość i zasady umowne, które są wprowadzone w szabli, powodują, że nikomu się to jeszcze nie udało. Nawet olimpijczycy leją tak, że iskry lecą i aż słychać uderzenie, to jęk przeciwnika w momencie trafienia. Musisz tak, w przypadku kolnej osadzasz głownie, nie? No tak, dokładnie. A jeszcze jest taki trik. To ja go widziałem, ale to się rzadko chyba zdarza, nie wiem czy u ciebie, że jak leci taka szabla na piątą, tak, to chodzi o to, żeby mi się zawinęła i zamknęła mi obwód na plecach. Nie, to ci się wydaje, bo to wcale tak nie jest. Nie ma takiej opcji? No, nie ma takiej opcji. Każdy by chciał tak zrobić, właśnie, ale to się nie działa. To się wędkowanie nazywa. Tak, ale to nie działa, dlatego że nawet jeżeli to zrobisz płazem, gdzie płaz widać, gnie się ta głownia w płazie, w ostrzu się nie gnie, to jest pierwsza sprawa, ale jeżeli ty zrobisz prawidłową zasłonę, czyli pokażmy, zobacz, chodzi o moment, gdzie ja uderzam, to jak to się może zawinąć? Nie, no to byś musiał dużo... No właśnie, to ja się pytam, to jest prawidłowa
zasłona? Nie, pozwoliłeś mi podejść. Tak. To wtedy wędkowanie ok, zadziała. Mhm. Bo się zgadzam, bo jeżeli podeprzesz tu, mhm. to się może zawinąć i walnąć mnie w tył głowy. Ale to jest twoja wina, nie moja. No to tak, nie moja zasługa, tak. że ja zwędkowałem, no. tylko ty dałeś mi podejść. Tak. No to ok, to wtedy rzeczywiście, tylko że nikt na to nie liczy, bo ja atakując ciebie, nie liczę na to, że sfrajerzysz się tak bardzo, że zgubisz dystans i pozwolisz mi uderzyć tą częścią głowy, czyli znaczy, że będziemy dużo za blisko. Mhm. Wiesz, o to chodzi. Więc jakby ta sytuacja, ona nasuwa takie wyobrażenie. Mhm. Wiem, bo to tak wygląda nawet na zwolnionym tempie mhm. na filmach, natomiast to jest marginalna sprawa. No bo to mówię, bo to jako ciekawostka, nie? To, słuchajcie, to jest symulator i tu w ogóle nie ma co oszukiwać się, że to jest symulator. Bo to, bo to już nie, no to jakbyśmy wyostrzyli, to już wtedy jest zabójcza broń. Nieraz dostawaliśmy po łapach taką. Dokładnie, to bo po się jeździło do szpitala, bo połamane palce były. No wszyscy mieliśmy. No dokładnie, więc jakby... Tutaj jeszcze mam to. Tak, no właśnie, a sportowcy, no z racji tego, że nie chcą jeździć do szpitala, no to czymś takim symulatorem się walą, chociaż muszę wam... Ale jak pęknie... Jak pęknie zabójcza broń, jeżeli przebijesz, ale nawet jak nie pęknie, to tutaj mieliśmy nieraz w klubie sytuację, no bo szermierz szablista jest ubrany w pełne, całe ciało ma osłonięte, osłonięte jakimś ubraniem, jakimś ochraniaczem. Od głowy aż po stopę. Ale jest jedno miejsce, które ma nieosłonięte. A mianowicie lewą, nieuzbrojoną dłoń. No. I jeżeli przez przypadek ją podłoży, a przeciwnik go klaśnie, i tu już mieliśmy nieraz taki przypadek, to normalnie stróżka krwi wzdłuż... Przy balansowaniu ten, nawet, jak ty złapać to no dokładnie, uwagę, no. Bo to pęka skóra przy uderzeniu, to jest tępe, lekkie, ale jednak pęka skóra, bo metalowe. Więc to nie jest tak, że to jest bezkrwawe. Teraz tak, jeżeli ktoś by chciał się zacząć w to bawić, u ciebie w szkole, czy gdzie indziej, czy w armii, tych organizacji jest sporo dobrych, to powiedz mi, jakie na przykład predyspozycje fizyczne, zacznijmy od tego. Fizyczne? No chodzi o to, żeby był w miarę ruchliwy, czyli jeżeli ktoś ma bardzo dużą nadwagę, otyłość, no to powinien zwrócić uwagę na dietę, żeby zmniejszyć troszeczkę obciążenie, bo tutaj osoby szczupłe, żeby nie powiedzieć chude, zawsze będą preferowane, bo są szybkie, bo są dynamiczne. tak, to jest komplement jak najbardziej. Chodzi o to, że niewielki brzuch, okej, natomiast już jeżeli ktoś ma naprawdę konkretne przekroczenie BMI i no to... To dokładnie, to będzie mu to nie sprawiało przyjemności, tylko będzie cierpiał. To jest tak jak, nie wiem, opowieść o tym, że chcesz rzucić wagę, to biegaj maratony. No kurczę, nie, no najpierw się odchudź, a dopiero później biegaj maratony. To tak działa. Także na pewno osoby szczupłe, jeżeli chodzi o kwestię fizyczną. Wytrzymałe nie muszą być, silne też nie. To przyjdzie z czasem w trakcie trenowania. Bardziej istotna jest kwestia głowy. Opowiedz mi o tym, proszę. No to jest największy problem współczesnych czasów, bo ja obserwuję wśród osób, które do mnie przychodzą do klubu, że no, kobiety to już w ogóle jakby jest temat taki, że większość kobiet, ja nie mam nic przeciwko trenującym kobietom walczącym, natomiast większość kobiet nie ma potrzeby konfrontacyjnej, więc jakby z założenia już się nie kwalifikują. Bo muszą mieć tą tak zwaną wolę walki, wolę konfrontowania się. One z racji estrogenów po prostu w większości tego nie mają. Co nie mówię, że nie są takie, które przewyższają niektórych facetów i to z dużą górką. To jest prawda. I druga sprawa, że wśród młodych mężczyzn jest też duży problem, ponieważ, jak już mówiliśmy, żeby się nauczyć walczyć, musisz trafiać. Musisz, brzydko mówiąc, bić bliźniego metalowym przedmiotem. On ma oczywiście ochraniacze, przedmiot jest tępy, czasami się ugina, żeby nie bolało aż tak bardzo, ale musisz się nauczyć bić. Myśmy to robili bez ochraniacza na początku. Ptaku, my jesteśmy z innej gliny, jak to mówią, troszeczkę inne pokolenie. Ja mówię teraz o 20-latkach czy 30-latkach, którzy po prostu multikulti są wychowani mięciutko i uderzenie kogoś, zamachnięcie się na kogoś już jest czymś przerażającym, a uderzenie powoduje co najmniej dyskomfort nie tylko u tego, co dostał, ale u uderzającego. Ja ci powiem... Czy to jest czysta radość?
Widzisz, jako dla ciebie, dla mnie tak. Natomiast jako trener doświadczony z osobami, które przychodzą, przekazuję ci tylko moje obserwacje. Mhm. Jest to co najmniej dziwne, ale od kilkunastu lat rzeczywiście tak się dzieje coraz bardziej, czyli coraz mniej ludzie są gotowi na walkę. Dlatego w temacie, którym ty się mocno zajmujesz, jesteś fachowcem w tej dziedzinie, czyli w kwestii przetrwaniowej, no to śmiem twierdzić, że w sytuacji apokalipsy, nazwijmy to, większość społeczeństwa, nawet męskiego, by nie przetrwała. I to nie dlatego, że nie jest przeszkolona, tylko że nie ma woli walki. Być może coś by im, jak to się mówi, w głowie szybko pyknęło i by się przestawili, ale nie jestem do końca przekonany, czy by zdążyli. Ja uważam osobiście, że to, że na przykład nam by jest spora, no póki nie jesteśmy w sytuacji survivalowej czy takiej, no to też możemy sobie gdybać, tak? No tak. Ale większa jest szansa, że my byśmy w jakiś tam sposób się przestawili, niekoniecznie ze względu na karierę zawodową, jaką mieliśmy, czy jakie żeśmy tam zadania wykonywali, ale sam fakt, że no to już 20 lat będzie, że machaliśmy czy machamy takimi rzeczami, to jednak troszeczkę człowieka utwardza i osobiście uważam, że jeżeli przyszedłby człowiek, zaczął takie coś trenować, załóżmy nawet od zera, nawet jeżeli ma blokadę jakąś, to w momencie jak pierwszy raz trafi kogoś, wygra pierwszy, na przykład wywalczycie tam załóżmy na punkty, pierwszy raz uda mu się załóżmy 5 osadzeń zrobić, nie? Tak. To przestawi się, pochodzi jeszcze z rok, dwa. Nie wierzę, że to nie podniesie mu pewności siebie w każdym kontekście życiowym. To już wchodzisz na temat, który jest bardzo mocno eksploatowany przez moich uczniów, którzy zajmują różne ważne stanowiska w państwie. I oni no Misiewicz, mówią, nie 100%. I oni sami mówią, że zmieniłem im życie. Jak ich wypytuję, o co im chodzi konkretnie, to mówią, że na przykład obserwują, że jak kiedyś, mimo że byli prowadzącymi naradę w jakiejś radzie nadzorczej, to oni wchodzili i byli jakby skrępowani i czuli się skrępowani i czuli, że reszta to czuła. Mimo że nie mieli najmniejszych podstaw, bo prowadzili tą naradę. Tak teraz mówią, wchodzę i patrzę na nich z góry i zachowuję się jak właśnie prowadzący tą naradę, więc w głowie rzeczywiście coś się zmienia, ale a z kolei wracając do samej funkcjonalności, to ci powiem tak, nawyki są tak silne i związane ze szkoleniem szermierczym, czyli z tym trafianiem, że no odległość tak, ale w ogóle to, że jak masz broń i jesteś przyzwyczajony do trafiania, to ja na przykład odradzam swoim uczniom, żeby w ogóle komukolwiek coś pokazywali bez ochraniaczy, bo będą działali automatycznie, po prostu. Nawet mając takie coś w ręku, jeżeli jesteś osobą, ja tak wiem z doświadczenia, która rzeczywiście trafiała i się też czasami, na przykład jak ja się biłem, to skracanie dystansu polegało zazwyczaj na tym, że chodziliśmy sobie w tempo. Tak. Standard, nie? No, i nagle wiadomo, się budzisz, liczysz na to, że jak ty lecisz, czekaj, odłożę, bo liczysz na to ogólnie, że w momencie jak ty robisz krok do przodu. Zbliżasz się. To, że on się cofnie z automatu. Tak, a on na przykład, nie daj Boże, ty robisz krok do przodu, i ty. A ja, no i nagle zupełnie... I w tym momencie zaczyna się kwestia, czy jesteś przeszkolony, ja nie jestem w walce, no znaczy może tam kabłonkiem jakieś rzeczy robi, to są te tam... Ratowałbyś się, no co? Spierdalałby. No, dokładnie, taka prawda, tak to jest. Chciałbym pokazać bardzo fajną rzecz, zapomnianą niestety w polskich, znaczy w europejskich mediach, rapier lewak. Czy możemy takie coś zrobić? No pewnie, no super. To jak najbardziej. Czeka, to pokażmy. Tutaj widzę, mamy kolekcję już broni. No tutaj jest w ogóle różnego rodzaju broń biała, od długiej, krótkiej, siecznej, kolnej, oburęcznej, dwuręcznej. I to już nie jest ćwiczebna broń? W większości nie, aczkolwiek niektóra jest, no bo na przykład tutaj mamy przygotowane do odbioru broń typowo właśnie taką sportową, treningową. Mhm. Ale w większości jest tutaj głównie broń, tu są florety też typowo właśnie treningowe, szabla włoska pojedynkowa też. Też nie ostra, natomiast reszta jest rzeczywiście w większości ostra. Jakie noże byś polecał? Wiesz co, tych noży jest bardzo dużo. No. Ja jakiś może nie jestem za bardzo wielkim. Zamieńmy się, bo tutaj światło jest. Dobra. No. Ja nie jestem za wielkim fachowcem w zakresie noży, aczkolwiek jako szermierz, no to zdecydowanie, jeżeli chodzi o, zdecydowanie praktycznie, jeżeli chodzi o tak zwany street, czyli o miejskie, no to typowe właśnie noże, które będą miały formułę składaną, czyli foldery. Przy czym ja uwielbiam, nie, może nie powinienem reklamować, ale uwielbiam tak zwany wave.
czyli noże, które mają jakiś rodzaj, tutaj jest akurat specyficzny rodzaj wypustki, ale są też wave'y w Spyderco, ile dobrze pamiętam, takie, wybaczcie, jeżeli się mylę, taką falkę. Po co jest ten wave? Bo chodzi o czyste dobycie, czyli zobaczcie, jeżeli wpinam sobie w kieszeń taki nóż, to przy wyciąganiu jednym ruchem mam otwarty folder. Mhm. Nie muszę jakimś kołeczkiem to robić. I od razu masz chwyt pewny. Bardzo pewny chwyt. Ja muszę zwolnić chwyt właśnie, i nacisnąć. Więc dlatego wave'y dla mnie, jako dla szermierza, są naprawdę super, bo widzicie, to jest szybkość dobycia takiej broni jest po prostu błyskawiczna i od razu mam gotową do użycia, więc w zasadzie tak jak full tank. Mhm. Natomiast wszelkiego rodzaju noże, czy to z niższej półki, czyli na przykład taki maruder, czyli taki nóż, który można i batonować, czyli rąbać coś, to z kolei do lasu. Chociaż ja czasami jak biegam gdzieś w takich podmiejskich ustępach, to też zakładam sobie szelki i po prostu tego marudera montuję sobie tutaj. One mają z konkydeksu albo z jakiegoś innego tworzywa pochwy, które umożliwiają bardzo fajną blokadę, taką SecureX, czyli takie zablokowanie, które... To wojskowe rozwiązanie. Tak, bardzo fajne, także można mocować nawet rękojeścią do dołu. Albo też takie, wiecie, bardziej wypasione modele, to już bardziej kolekcjonerskie, gdzie mamy jakąś mikartę, jakiś mosiąc wypolerowany. Tutaj macie amerykańską broń, taką narodową, można powiedzieć, czyli Bowie Laredo, taki nóż właśnie, który widzicie, to jest taki typowy właśnie nóż do walki, przypisywany, jego konstrukcja jest przypisywana Jamesowi Bowiemu, takiej legendarnej postaci, która ponoć zginęła pod Alamo. I on właśnie tego typu noże, prawda, na Cheza i Laredo właśnie stworzył. Zobaczcie, są wielkie noże, one są, zobaczcie jaka jest grubość tylca, czyli to jest kawał metalu. No i dlatego w mieście bym nie polecał, bo wam spodnie będą spadać, jeżeli przyczepicie do paska, więc to raczej nie. Natomiast, ale na przykład bardzo fajny nóż, nóż legenda, oczywiście też w wersji tutaj kolekcjonerskiej, a mianowicie nóż amerykańskiej kawalerii powietrznej z Wietnamu, tak zwany R1 Military Classic. I to też macie, widzicie, zobaczcie, taką wersję zmniejszoną tego Bowie, tylko że bardzo poręczny, bo lekki. Czy na ciężki teren to może bym go nie polecał, natomiast jest nieobciążający, więc jako broń dodatkowa to jest fajne. Jako narzędzie, bo to jest fajne, bo to nie przeszkadza, jego masa nie przeszkadza. On tutaj w tej wersji takiej kolekcjonerskiej, ale i w oryginale służbowym, ostrzałkę po prostu jeszcze wyposażę, tak dodatkowo. Jakby producentów jest wielu, bo ja nie ten, a to typowo bojowy nóż, w zasadzie przydatny głównie do walki, a właściwie do eliminowania przeciwników, tak zwane FS, czyli Ferberg-Sykes, czyli taka nóż pierwszych komandosów z II wojny światowej. Ostrza, ja je wyostrzyłem, więc on jest ostry, natomiast głównie interesuje nas tutaj sztych, przechodzi przez niemiecki szynel, prawda, i mundur bez żadnego problemu i właśnie dlatego był... To jest głównie kolor, prawda, tak 100%. To on się nie nadaje żadny do prac obozowych, zresztą wokół niego było masę takich historii, może wam kiedyś opowiem, na temat związany z tym, że żołnierze na przykład kanadyjskich jednostek liniowych podobały im się bardzo te klimaty komandosów, więc kupowali sobie takie noże, były one, te sztylety w zasadzie, były produkowane w Anglii i oni sobie je kupowali i również je nosili na linii frontu. No i okazywało się, że to jest absolutna poracha, dlatego że o ile komandosom to się bardzo przydawało, bo komandosi w boju zwykle spędzali 1-2 dni i byli wycofywani na tyły, tak żołnierz siedzący w okopie i chcący otworzyć puszkę z szynką, a później pokrojenie sobie tym szynki, to już bardzo słabo. No i w związku z tym dlatego wszelkiego rodzaju właśnie bardziej noże niż sztylety, czyli ten już się nadaje do pokrojenia i wroga i szynki. Tak jest. No więc jakby szerszy zakres, więc sztyletów raczej nie polecam osobom na przetrwanie, to zdecydowanie nie, chyba że stricte bojowy charakter. Bo jest jeszcze taki sztylet, co się nazywa lewak. Jest coś takiego. To przejdźmy.
No lewak, tak, to jest lewak, nie mylić ze zwolennikiem partii lewicowych, tylko chodzi o sztylet, który trzymamy w lewej ręce. Tutaj mamy na przykład tego typu sztylet, to jest typowy lewak pojedynkowy, czyli sztylet, który ma tutaj tarczę, widać, jest pogniatana też, ten jest akurat treningowy, on ma tutaj swoją tarczę, która nam chroni dłoń. I trzymamy go w lewej ręce, taki sztylet. Dlaczego wymyślono lewaki, Marcinie? Jestem bardzo ciekaw. Bardzo ciekaw? No to jest bardzo proste pytanie. Znaczy odpowiedź jest na to bardzo prosta. Ponieważ do prawej ręki bierzemy rapier, a rapier ma tą przypadłość, o której zresztą już kilkakrotnie dzisiaj powiedziałeś, że ma bardzo długi dystans, no bo zasięg jest olbrzymi. Ja wezmę jakąś antenkę. Daj sobie cokolwiek. Daj sobie cokolwiek. O. No właśnie, no i teraz bardzo wyraźnie widać, że ten rapier jest większy, dłuższy i tutaj no zdecydowanie. Natomiast problem pojawia się, bo jakby szans nie masz zbyt dużych ze względu na to, że mam dłuższą broń. Ale sytuacja zmienia się diametralnie. Dziękuję Ci. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdybyśmy znaleźli się blisko. Tak. Dlatego, że ja wycofanie tak długiego rapieru mam pewien problem, natomiast Ty wycofanie swojej szpady już nie. I dlatego wymyślono coś, co się nazywa lewakiem. Ja to zawsze nazywam strażnikiem walki dżentelmenów. Ponieważ jeżeli nie używamy lewaka, a walczymy na rapiery, to w momencie, czyli nie mamy tego lewaka, to w momencie skrócenia dystansu mnie nie pozostaje nic innego jak uderzanie ciebie, jakieś formy zapaśnicze, mordowicie, krótko mówiąc, nic eleganckiego. W związku z tym lewak załatwia sprawę bycia dżentelmenem. Jak biały człowiek, jak go dźgnąć. Dokładnie, wypatroszę przy użyciu ostrza. Czy to było włącznie kolne, czy to też... To było też i sieczne, ale głównie zastosowanie kolne. Czy mi się wydaje, czy to było głównie jednak broń defensywna? Nie. Żeby na przykład, przykładowo... Nie, bo można było się tym bardzo fajnie zasłonić, jednocześnie razić przeciwnika, jak najbardziej, ale nie głównie, dlatego że tak jak powiedziałem, w bezpośrednim dystansie nagle okazało się, że rapier... Kolano i zostaje no właśnie, ja mam w tym momencie ten lewak. Także to jest... Lewak w ogóle, tak, jeżeli już można mówić o tym, jak on ewoluował i z czego on ewoluował, to jest tarcza. Z puklerza? No bo nawet puklerz ewoluował z tarczy. No tak, tak. To masz typowy przykład, chodźmy tutaj. O. Najpierw mamy chroniącą wojownika, później rycerza tarczę. Najpierw mamy tarczę. Później okazuje się, że ta tarcza trochę za duża i bez sensu. Ona fajnie chroni przed latającymi przedmiotami, natomiast do walki pieszej mało istotne, no to wymyśliliśmy mniejszą tarczę, czyli puklerz. On ma tak zwany chwyt pięściowy, czyli trzymamy go... Jak rzymskie, prawda? Dokładnie. I w związku z tym mogę go wykorzystywać właśnie broniąc się. A ostatecznie stwierdzono... Tutaj szpikulce potem dodali. Dodali. Później stwierdzono, że w sumie tak będzie lepiej. Darujmy sobie te szpikulce, po prostu weźmy lewak i będziemy mieli podobne założenie. Stąd taka broń. Natomiast przetrwaniowo nie, to jest broń wyspecjalizowana do walki, niekoniecznie w pojedynku, ale do walki, no, ja bym nie, bo dobycie tych dwóch sztuk broni w sytuacji, kiedy, nie wiem, poruszam się po zrujnowanym mieście w trakcie zamieszek, byłby to straszny problem. Ja bym był mocno zestresowany. Musiałbym cały czas iść, trzymając rapier i lewak, żeby być gotowy No ale wtedy po pierwsze prowokuję, no po drugie nie mogę wykonywać różnych czynności, typu wspinać się, typu przeszukiwać jakiegoś terenu, no bo cały czas mam dwie ręce zajęte, więc no, nie polecam takiej broni przetrwaniowo. Ale do treningu fantastyczna sprawa. A do treningu fantastyczna z jednego powodu, ponieważ uruchamia obydwie półkule mózgu, bo one muszą pracować jednocześnie, dlatego ja się zawsze śmieję, ale to jest prawda, że na początku przynajmniej, jak uczę kogoś rapiera i lewaka, to najlepiej zdają tutaj egzamin, najlepiej sobie radzą albo ci, co grają na fortepianie, albo perkusiści. Ludzie, którzy pracują... Niezależnie dwie ręce pracują i to oni sobie świetnie z tym radzą. Przeciętny zjadacz chleba, jego mózg
po prostu odparowuje po kilku ćwiczeniach, bo nie jest w stanie przeliczać, nie ma takiej mocy obliczeniowej, a za mocno skupia się na, albo na jednej, albo na drugiej ręce, a ja tu wymagam, żeby ruszał jednocześnie dwoma i jeszcze kontrolował jakoś sytuację. I chodzi, i tutaj już chyba częściej po okręgu się chodziło przy tym. No tak, ale znowu mamy sytuację, że kręcimy się jak najbardziej, bo to było bardzo wskazane, szczególnie w szkole hiszpańskiej, ale ostatecznie i tak walka kończy się w linii, no bo atak następuje w linii. Tak. Więc zgoda, tradycyjnie masz rację, dobrze pamiętasz z dawnych czasów, natomiast ostatecznie i tak będziesz walczył w linii. Dlatego obecnie u mnie ci, którzy walczą rapierem, lewakiem, walczą w linii, po prostu. Jaką twoje uczniowie najczęściej wybierają broń, czy im w ogóle sugerujesz jakąś broń? Tak, sugeruję zawsze. Na podstawie jakiej? Bo robimy coś takiego, co się nazywa program Starter 3, to jest jedna godzina ze mną, w której przerabiamy przynajmniej dwie, czasami trzy albo cztery rodzaje broni różnych. Głównie zaczynamy od broni albo siecznej, albo kolnej, czyli jedną i drugą, i ewentualnie właśnie oburęczna, czyli rapier z lewakiem, miecz z tarczą, i dwuręczna, czyli miecz długi na przykład, czyli broń trzymana w jednej. I teraz na tej podstawie ja już po godzinie jestem w stanie ci doradzić, że tak powiem, jaka broń byłaby dla ciebie najbardziej wskazana. Na tym etapie twojego rozwoju. Tak, bo jest takie, ja kiedyś to jeszcze na AWF-ie jak studiowałem, to prowadziłem takie badania, bo jest taka dziwna zależność, że człowiek ma predyspozycje wrodzone, nie udało mi się udowodnić, z czego one wynikają, albo do cięcia, albo do pchnięcia. Czyli kolokwialnie mówiąc, albo jak weźmiesz jakąś pałę, to będziesz mnie walił w łeb, albo próbował dźgnąć. Działać. I to jest niezależne, to się da sprawdzić i jeżeli masz już takie predyspozycje, to ja ci na tej bazie mogę powiedzieć, że na przykład, jeżeli masz chęć walenia, no to w tym momencie proponuję jakąś broń sieczno-kolną. Czy to będzie szabla, czy to będzie jakaś maczeta, czy to będzie miecz, to już jakby inna bajka, natomiast już wiadomo, że chodzi o broń sieczną, bo zwykle wtedy z kolną sobie nie radzisz. Co znaczy nie radzisz sobie z kolną? To znaczy bierzesz taką broń, na przykład jak szpada, długie, 90-centymetrowe ostrze i ja będę od ciebie wymagał tego, ja będę wymagał od ciebie tego, żebyś trafił w konkretny punkt. Zabijanie much to się nazywa? No właśnie, a ty będziesz miał z tym problem, no bo to jest 90 centymetrów. Tak. I teraz powiem ci tak, i to jest ciekawe, bo jedni ludzie trafiają w dany punkt bez żadnego problemu, a drudzy mają z tym jakiś straszny problem. I to jest takie, kiedyś, dawno temu, to myślałem, że oni po prostu, ci co trafiają, to myślałem, że oni po prostu sobie coś ćwiczyli, albo okazuje się, że nie, że po prostu mają to wrodzone. Jest takie ćwiczenie, na przykład kadrowe dla szpadzistów, że trzyma się zamkniętą pięść, trener trzyma, ty stoisz w odległości wypadowej ze szpadą i ja otwieram palec i masz osadzić mi na palec. A zapomnij. No i jeszcze wypadem. Tak, nie. No właśnie, więc, ale to jest kadra. Natomiast taki człowiek ze zdolnościami odpowiednimi powinien być w stanie wypadem trafić w otwartą dłoń. Że jeżeli ja otworzę dłoń, to jesteś w stanie. Jeżeli nie masz tych predyspozycji, ja cię mogę tego nauczyć, ale to znaczy prawdopodobnie, że masz bardziej predyspozycje do broni siecznej. I w związku z tym twój wybór, co chcesz rekreacyjnie trenować. Czy to, co nie będzie ci na samym początku szło, bo nie masz do tego predyspozycji, i ja to go odradzam, czy będziesz robił coś, co ci będzie wychodziło, będziesz miał wtedy motywację. Na moje oko, ludzi, którzy mają predyspozycję do cięć, podejrzewam, jest więcej, czy się mylę? Więcej. To 75%. Prawda. Nie potrafię podać procentu, ale jest zauważalnie więcej. Rzeczywiście ci, co robią pchnięcia, czy potrafią, mają predyspozycję do celnego trafienia długim przedmiotem, jest mniej. Ja tego wszystkiego mogę nauczyć, ale jeżeli byś miał, okazałoby się, że przyszedłbyś do mnie i miałbyś predyspozycję do cięcia, to zdecydowanie bym ci powiedział, słuchaj, ćwiczymy najpierw cięcie, bo tobie musi od razu szybko coś wychodzić, a nie żebyś ty się wygłupiał i próbował pchnąć w gościa i w dużego chłopa nie będziesz w stanie trafić, no bo to jest deprymujące. Marcinie, ten odcinek nie jest, podejrzewam, ani z mojej strony, ani z twojej, jakąkolwiek próbą rekrutacji do twojej szkoły, bo chyba na brak ludzi nie narzekasz. Nie mogę, na szczęście. Nie możesz, na szczęście.
Ale jeżeli ktoś by stwierdził, że jest to fajny pomysł, czy wyrzucasz takie osoby od razu, że nie znają tajnego hasła, sekretnego uścisku dłoni, czy takie osoby natychmiast są usuwane siłą z twojej szkoły? Nie, nie. Jak najbardziej możecie przyjść, spróbować swoich sił, jeżeli wam się to po prostu podoba, a mieszkacie w Warszawie lub okolicach. Chociaż mam też uczniów na przykład ze Sztokholmu, którzy po prostu przylatują raz na dwa tygodnie do Polski służbowo i biorą lekcje u mnie. I to się już dzieje od dłuższego czasu. Także takie sytuacje też się zdarzały. Nie wyrzucam. Szermierka jest na tyle mało popularna, że każda osoba, która się tym zainteresuje i którą to kręci, staram się wesprzeć, nawet jeżeli to będzie tylko na poziomie, nie wiem, jakiejś rady lub po prostu pomocy takiej, że tak powiem, niekorzystania z mojego klubu niefinansowej. Teraz tak. Ja ci zadam pytanie, ale najpierw sam sobie na nie odpowiem, bo to jest, no chcę być jak dziennikarz TVN. Pytanie z tezą. Co daje ta szermierka? Ja wam powiem, co mi to daje. Mi to daje to, że nie mam żadnej blokady, żeby być w stanie przy pomocy narzędzia ostrego. Za co wiesz, że ja dwa razy zawiasem miałem przekroczenie granicy broni koniecznej? O jacie. Flaszką. Flaszką? Flaszką, butelką. Dobrze wiesz, mając butelkę w ręku, trafisz zawsze, tak, i się nie będziesz pieprzył. No. Dokładnie. Na szczęście kolej dostał dękiem i nie pękło. Nie pękło, no, jasne. No, ale to wiadomo, jeżeli masz takiej długości przedmiot, tak, no to go użyjesz i, tak, będziesz, i nie będziesz miał żadnych hamulców. Nie? Plus na przykład chodząc z nożem czy z maczetą po lesie, to zdaję sobie sprawę, że jakby ktoś mnie zaatakował tak na serio, to mam 75% pewności, żebym użył tej broni. 100 nigdy nie mam, bo to uważam, nie jestem na tyle arogancki. Staram się nie być, to ściemy, oczywiście mu kurde zajebał, nie? Ale ogólnie rzecz biorąc uważam, że mam 75% pewności, żebym użył takiej broni w przypadku, gdybym chronił siebie lub swojej rodziny. No właśnie, bo w zależności od tego, jak bardzo byś był zdeterminowany, przyparty do muru, to myślę, że ten procent nawet by wzrastał dramatycznie. Gdybyś ocenił sytuację na niegroźną, to pewnie nie byłoby to nawet 60%, no bo po prostu nie czułbyś się zagrożony. Natomiast w momencie, kiedy faktycznie poczułbyś się zagrożony, to myślę, że bardzo oględnie oceniasz się na 75%. Wiesz co, ja zauważyłem, że jeżeli jesteś osobą podszkoloną, bo ja się nie uważam za super eksperta, ale uważam się w stosunku do średniej społecznej, no to ja jestem Rambo, jeżeli chodzi o no walkę, tak, na te rzeczy, bo po prostu robiłem to. Tak, właśnie. I zmienia się, sam fakt, że mam przy sobie taką broń, zmienia się język ciała, co, nie wiem czy wiesz, wśród bandytów obniża szanse, że ciebie będą atakować, tylko dlatego, że widzą, że idziesz w odpowiedni sposób. Krok. To prawda, że ogólnie rzecz biorąc zachowanie, jakby tak zwana mowa ciała, te pozawerbalne przekazy są faktycznie odbierane przez potencjalnych napastników, nawet nieświadomie. I to rzeczywiście tak jest i to, i co ciekawe, według mnie nie buduje tego broń. Czyli to, że ty się poruszasz w sposób jakby nie powodujący, że jesteś oceniany, że ciebie ocenię jako osobę, która się czuje pewnie, to nie wpływa to na to, że masz broń, tylko wpływa na to świadomość, że umiesz je użyć. Tak, ale jeżeli na przykład zapomnę noża, co mi się czasami zdarza, to się czuję dziwnie. Ale to jest z kolei zjawisko, które no, ja jeszcze w służbie spotykałem się z tym z różnych osób, moich kolegów, którzy na co dzień nosili broń. Ja unikałem właśnie ze względu na to, że to jest pewnego rodzaju psychologiczne uzależnienie. Mhm. To rzeczywiście trzeba mieć to w tyle głowy, że no właśnie, że uzależniamy się. Każdy, nikt nie jest wolny od uzależnienia się od takiej pewności, że mam przysłowiową klamkę, czy mam jakiś kozik, nóż przy sobie, to już jestem bezpieczniejszy. No to ja na przykład preferuję taką metodę, że raz mam, raz nie mam. W pełnej świadomości i szczerze mówiąc, no, od kilkudziesięciu lat jakoś sobie, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, radzę. Tym bardziej, że te różne szkolenia, które przeszedłem do dnia dzisiejszego, nauczyły mnie tego, że improwizuje się.
że ja nie muszę być wyposażony w broń, oczywiście to ułatwia, ale że w momencie sytuacji zagrożenia zawsze się znajdzie jakiś kamień, butelka, klucze do domu, duży klucz, prawda, różne rzeczy, ołówek, długopis, no świetna broń, którą naprawdę można zaimprowizować i w jakiś sposób się bronić, co powoduje, że psychicznie nie będę się ograniczał do tego, że będę się źle, niepewnie czuł, czy już nie aż tak pewnie, bo nie wezmę swojej tradycyjnej broni, którą zwykle noszę. Także polecam po prostu co jakiś czas dać sobie na wstrzymanie świadomie, w pełni, nie że zapomnisz, tylko świadomie, dzisiaj nie wezmę, jutro wezmę, a pojutrze znowu nie wezmę, po prostu. Teraz tak. Czy uważasz, że... Czy masz kiedykolwiek taki moment w życiu, gdzie żałowałeś, że nie wlazłeś intensywnie w wyścig szczurów? Czyli jakaś tam korporacja, spokojna praca, przerzucanie papierków, dałby Bóg komputer, służbowy laptop, służbowy samochód oraz służbowy telefon komórkowy. Nie, ale wiesz co, to chyba, nie, czyli nie mam takich sytuacji, ale to wynika chyba po prostu nie z, ani z mądrości życiowej, ani z jakiegoś tego, co przeżyłem, tylko bardziej po prostu z tego, że ja tak mam. Tak się psychologicznie tak mam, że ja z założenia w życiu niczego nie żałuję. Generalnie cieszę się tym, co mam obecnie, tym jak żyję i jestem szczęśliwy i nawet jeżeli sięgam pamięcią w przeszłość, to w zasadzie nie przychodzi mi do głowy sytuacja, żebym czegoś, jakiejś decyzji żałował z prostego filozoficznego podejścia. Pewnie coś straciłem, ale też dzięki temu coś zyskałem, czego bym nie zyskał, nie podejmując danej decyzji, po prostu. Więc wychodzę z założenia, że to są tak złożone struktury życiowe, że jeżeli podejmujesz jakąś decyzję i coś tracisz, to na pewno coś zyskujesz, czego byś nie zyskał, gdybyś tej decyzji nie podjął. Na koniec zadam Ci pytanie. Jesteś osobą, która, nie będę wnikał, ale myślę, że zbieranie informacji mogło być na pewnym etapie Twojego życia jakby częścią Twoich obowiązków lub... Nie mówię tutaj o jakimś twardym wywiadzie, ale na przykład taka świadomość operacyjna jakoś u Ciebie była. Znaczy, ja Ci powiem tak, ja z perspektywy lat to ja twierdzę, że zostałem poniekąd troszkę chyba źle obsadzony, bo ja pełniłem głównie funkcje oficerów operacyjnych na różnych kierunkach. Natomiast ja jestem bardziej analitykiem. Z perspektywy lat, jak na to patrzę, powinienem pracować, wydaje mi się, jako bardziej analityk. Natomiast no, siłą rzeczy doświadczenia operacyjne no, nabyłem, bo pracowałem tylko i wyłącznie na kierunku oficera operacyjnego. Dobrze. Wracając do kluczowego pytania, czy wiesz, że od mniej więcej 20 lat masz w rekonstrukcji ksywę, pewną, czy jesteś jej świadom i chodzi o Twoją urodę i głos? Tego nie wiem. Widzisz. Widzisz. No to taką masz wiedzę operacyjną. Ogólnie jesteś Jean Reno polskiego Reco. Nie żartuj, naprawdę? Nie żartuję. Ale numer ciekawy. Tak, Jean Reno i to wiem z 4-5 źródeł. No to już powiedziałbym, to że mocno. Nie zdradzę ani jednego. No to moje, to powiem tak, to moja wiedza operacyjna jest na poziomie minus 10. Zdecydowanie, bo różnych rzeczy bym się spodziewał, ale tego na pewno... Jean Reno polskiego rekordu. Ciekawe. No, w sumie to mi miło, bo ja bardzo lubię tego aktora. Tak jest. Wszyscy go lubią, więc to, wiesz, jakby cię ktoś nazwał... Nie wiem. Jaki taki aktor jest niezbyt popularny? Morgan Freeman, ale to się nie zgadza kolor skóry. No właśnie. On też chyba jest przez jakieś osoby lubiany, także nie, to by trzeba było szukać kogoś takiego. Ale tak inaczej... O, Jack Nicholson, przez bardzo wielu uwielbiany, ale przez niektórych niecierpiany i tak dalej. To już bym powiedział, no to jestem kontrowersyjny, a tak ogólnie, to miło. To jest komplement. Rzadko znam osoby, które wypisują na internecie, nienawidzę żona Reno. To się zdarza... No raczej nie, tak, dokładnie, no, dokładnie. Jest to uważane za komplement ogólnie rzecz biorąc. To bardzo mi miło. Więc teraz chciałem Ci się odwdzięczyć, jako że Ty mi wiedzę pewną przekazałeś. Chciałem Ci się także bardzo cenną, starożytną wiedzę. Dziękuję Ci za tą starożytną wiedzę. Do następnego. Cześć, trzymajcie się.